Iwona Pawłowicz zdradza, jak przygotowała święta, nie brakuje, bo kiepsko gotuje. Mogłoby się wydawać, że jej czas szczelnie wypełnia praca i pasja do tańca, ale tak naprawdę najwięcej serca Iwona Pawłowicz wkłada w relacje rodzinne. U boku drugiego męża Wojciecha Oświęcimskiego znalazła prawdziwe szczęście i spokój. Nie protestowała, gdy wprowadził się do jej domu z trzema synami z pierwszego związku. Pokochała ich bezwarunkowo. Stworzyła wyjątkową rodzinę, w której, choć nie wszystkich łączą więzy krwi, każdy traktowany jest z szacunkiem, ciepłem i miłością. Właśnie tego będą pełne święta Bożego Narodzenia w domu słynnej czarnej mamby jej najbliższych. Święta Bożego Narodzenia tuż za rogiem. Jak będą one wyglądały w pani domu? W tym roku prężnie się przygotowuje, ponieważ zjeżdża do nas rodzina. Będą dzieci. Będzie wnuk. Cieszę się bardzo, bo młodzi na co dzień mieszkają w Kołobrzegu. A my w Olsztynie. Wiadomo, że częste spotkania nie są możliwe, ale szczęśliwie na święta do nas przyjadą. Chociaż przyznam, że nerwów nie brakuje, bo ja kiepsko gotuję. Ale myślę, że rodzina mi wybaczy, nawet jeśli coś wyjdzie niesmaczne. Chyba bardziej cenimy sobie to, że możemy się spotkać, niż samo jedzenie. Planujecie dużą rodzinną wigilię, czy będzie bardziej kameralnie? Przy stole zasiądzie około 20 osób, więc na bogato, śmiech. A to i tak zminimalizowana wigilia. Bo mogłoby przyjść nawet 25 osób. Jeśli gotowanie nie jest pani najmocniejszą stroną, to jak zostaną przygotowane te wszystkie czasochłonne i trudne wigilijne potrawy? Zakasa pani rękawy czy nieco wspomoże się cateringiem? Nie wiem, czy mąż się ze mną zgodzi, ale czuję, że będę jednak chciała się wspomóc. Wojtek będzie zapewne pragnął, byśmy dania przygotowywali sami. Na szczęście on dobrze gotuje. Więc może to wypośrodkujemy. Będzie trochę tak, trochę tak. Czy jest jakieś wigilijne danie, w którym czuję się pani ekspertką? Mam taką poturawę, którą przygotowuję co roku. To jest prawdziwa, polska sałatka jarzynowa z ziemniakami, groszkiem, marchewką i oczywiście z majonezem. Nie z jogurtem. Bo przecież z jogurtem to już nie jest ta sałatka. Kropka. Czasami tak sobie żartuję, ciekawe czy wszystkim smakuje, bo mi bardzo. To zabawne, bo nikt z bliskich nawet nie podejmuje się przygotowywania jarzynowej. Tę sałatkę mam robić ja, bo to moja specjalność. Natomiast wigilia bez pierogów mojej mamy. Z kapustą i grzybami nie byłaby wigilią. Chyba te dwie potrawy są u nas najważniejsze. Sałatka jarzynowa i pierogi. Ach! No i oczywiście makowiec. Makowiec obowiązkowo. Czy karp też króluje na waszym stole? W tym roku jego cena jest bardzo wysoka. To około 50 zł. W ogóle mnie ta cena nie dotyczy, ponieważ nie lubię karpia. Nie będę miała karpia. Ale za to będę miała bardzo tanią rzecz, która bardzo polecam. W naszym domu pijemy kisiel żurawinowy, który robi moja mama. Popija się go przez cały wieczór. Bardzo tani, a bardzo sycący. Musi pani przejąć tę tradycję i nauczyć się go przygotowywać. Rzeczywiście, teraz pomyślałam, że muszę nauczyć się go robić, bo przecież jeśli mamy kiedyś zabraknie. A chwilę po świętach, Sylwester. Zamierza spędzić go pani na hucznej imprezie czy może w domowym zaciszu? Dopóki będę miała siły i możliwości, powiedziałam sobie, że nigdy nie spędzę Sylwestra na tak zwany białej sali w domu. Na razie udaje mi się to realizować. Chociaż w ostatnich latach w ten ważny dzień zawsze pracuję. Ale na szczęście, pracując, jednocześnie bawię się z ludźmi. Chyba to jest najlepsze. Bo ta praca po prostu sprawia mi radość. I w tym roku tak również będzie. Rozmawiała Agata Reszko. Iwona Pawłowicz zdradza rodzinny sekretny przepis. Na wigilię popijamy kisielek. Iwona Pawłowicz szczerze o niskiej emeryturze swojej mamy, robimy jej zakupy, zapraszamy na obiady, wideo.
Iwona Pawłowicz sprawiła sobie bardzo przyjemny prezent na urodziny. Tylko pozazdrościć, wideo.